Jeśli chcesz się zabić, proszę bardzo. Nie możesz tego zrobić. Mogę. Lukrecja jest moją córką i będę jej bronił nawet przed tobą. Nie. Ona nie jest twoim dzieckiem. Jesteś cudowny. Dlaczego? Bo mnie kochasz i chronisz. Zabili go? Kiedy? Nie wie pan, kto mógł to zrobić? Nie. Pracował dla mnie, ale słabo go znał. Rosario właśnie mi powiedziała, że Lucrecia nie jest moją córką. Co? Wykrzyczała mi to w twarz, ziejąc nienawiścią. Jestem przyrodnim bratem Lucrecji i Cesara. Nawet nie wspominaj o moim synu. To twój brat go zabił. Julian nic nie zrobił akurat. To nie jego wina. Ja jestem za wszystko odpowiedzialny. Dziękuję. Nie ma za co. Wskazuję pas. Spoczywaj w pokoju. Pewnie boisz się przejść przez rzekę. Cesar, uważaj. Płyń. Co tu robisz? Przyszedłem prosić Cesara o wybaczenie. Czego? Że nie przewidziałem konsekwencji swoich czynów.
Jego śmierć dotknęła nas wszystkich, choć niektórych bardziej niż innych. A ty, co zrobisz? Przyszedłem pochować ojca. Ojca? Okazało się, że go miałem. Zaraz zamykają cmentarz. Zostajesz jeszcze? Nie. Już skończyłem. Nie zawiadomił cię, kiedy pogrzeb? Miał zadzwonić, jak tylko dostarczą ciało, ale już późno, a on nie daje znaku. Co się mogło stać? To uparciu. Pewnie sam się wszystkim zajął. Pewnie nie chciał się tym z nikim dzielić. Możliwe. Ale jesteśmy jego rodziną i musimy być przy nim. Poczułaś coś z powodu śmierci tego człowieka? Byłam na niego wściekła, ale nie życzyłam mu śmierci. Mówimy o ojcu mojego dziecka. Z drugiej strony nie zdziwiłam się, że tak skończył. Zmieniając temat, co mamy? Źle. Znowu jest chora? Tak, ale na głowę i to od dawna. O czymś nie wiem? Ojciec ci wszystko powie. Cześć, wejdź. Co tu robisz? Twoja mama pomogła mi, kiedy wyrzucono mnie z hacjendy. Gdzie ona jest? Poszła na kolację z panem Ordorica. Przekaż jej, że byłem. Dobrze. Na razie. Co u Lucrecji? Słyszałam, że Lorena oskarżyła ją o próbę zabójstwa. Na szczęście wszystko się wyjaśniło. To prawda. Kiedy się pobierzecie? Jak tylko dostanie rozwód, chociaż... Co? Nic. Znasz Carmelo lepiej niż ktokolwiek. Jutro druga rozprawa w sądzie. Jestem pewien, że ten idiota tak łatwo nie odpuści. Nigdy nie rozumiałam jego obsesji na punkcie Lucrecji. Wciąż go kochasz? Nie. Teraz już tylko nienawidzę. Wyobrażam sobie. Myślałam, że pomożesz mi oskarżyć go o morderstwo, ale chyba nie mogę na ciebie liczyć. Niestety to niemożliwe. Właśnie dlatego wydaje mu się, że jest nietykalny. Ale znajdę sposób, by to zmienić. Muszę iść. Przekaż mamie, że wyjeżdżam na kilka dni. Zobaczę się z nią, jak wrócę. Powiem jej. Niesamowite. Rodolfo nigdy mnie tu nie zaprosił. Różnimy się od siebie. Powinnaś to zauważyć. Jasne. Na zdrowie. Pyszne. A co z Carmelo? Kiedy sprzeda ci dom? Problem w tym, że nie ma takich planów. Więc
Czemu sugerowałeś, że możesz to załatwić? Chciałem, ale Carmelo zdecydował inaczej. A ja właśnie straciłam apetyt. Co ludzie powiedzą? Nie obchodzi mnie to. Szkoda, ale... Właśnie zdałam sobie sprawę, że lepiej było mi z mężem. Po nim przynajmniej wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Czy Josué mówił prawdę? Nie potrafię sobie przypomnieć. Przechodziłam z Julianem przez rzekę.